Wisła, królowa polskich rzek, piękna, dzika i niebezpieczna. Jak potrafi zaskoczyć, pokazała m.in. w maju 2010. Wtedy w Świniarach przerwało wały. Ile zmieniło się od tamtych wydarzeń? Gdy jest ciepło i słonecznie, każdy lubi spędzić chwilę nad wodą. Wisła wydaje się idealna. Na terenie powiatu płockiego przepływa przez kilka gmin, ciesząc oko pięknymi krajobrazami i zachęca do odpoczynku. Jednak często to bardzo złudne, bo to wyjątkowo niebezpieczna rzeka. Gmina Nowy Duninów, położona nad Wisłą, do zaoferowania ma mnóstwo atrakcji związanych z rzeką. To tu co roku odbywają się regaty. Jest pięknie, atrakcyjnie, ale za kilka lat, jeśli zaniedbamy to, co istotne, może dojść do wielkiej tragedii. Od wielu, wielu lat prosimy, staramy się o to, żeby zabezpieczone były środki budżetowe na pogłębianie tego zbiornika, bo on się systematycznie wypłyca, natomiast nie ma systematycznych działania ze strony budżetu, żeby przeznaczać środki na pogłębianie Wisły. Około 1 000 000 m3 rumowiska napływa tutaj na nasz teren, właściwie od Wyszogrodu po tam we Włocławku, natomiast śladowe ilości odzyskujemy. W ubiegłym roku późną jesienią wydobyto z dna Wisły 500 m3 rumowiska, ale nadal to śladowe ilości względem potrzeb. Z wójtem gminy Słubice spotykamy się w miejscu, gdzie w maju 2010 doszło do przerwania wałów. To tu Wisła wyrządziła największe szkody. Teraz jest tu w miarę bezpiecznie, bo po powodzi w wały, ale nie tylko, zainwestowano mnóstwo pieniędzy. Mimo to obawy są nadal. Mieszkańcy i władze gminy obserwują rzekę i każdy jej podwyższony stan budzi obawy. Obawy są zawsze, kiedykolwiek się podniesie tylko poziom wody. Mieszkańcy zawsze monitorują, pytają, czy jest bezpiecznie, czy możemy się czuć bezpiecznie, czy jakieś działania są podejmowane. My na bieżąco staramy się w miarę własnych możliwości, jeżeli chodzi o samorząd, reagować. To zdecydowanie za mało. Zadaniem gminy nie jest pogłębianie Wisły. Najbardziej nadal zaniedbane są dwie sprawy. Pogłębianie i uregulowanie rzeki. Póki nie zrozumiemy, że trzeba systematycznie przeznaczać środki na pogłębianie, bo napływ tego rumowiska jest coroczny, to znajdziemy się być może w najbliższych latach w bardzo trudnej sytuacji, że to zagrożenie wybuchnie, o czym żeśmy wiedzieli. Radni powiatu płockiego jednogłośnie przyjęli apel dotyczący pogłębiania rzeki. To kolejny apel, jaki wystosowano do Wód Polskich. Problem jest od wielu lat. Cały czas zaniedbuje się to, co bardzo ważne, mówi starosta płocki. W ten sposób chcemy zwrócić uwagę na problem, jaki od 15 roku, bo w 15 roku po raz ostatni były takie większe pieniądze skierowane na udrażnienie Wisły. No, od tamtego momentu nierealizowane jest niemalże nic. To, co jest czynione na Wiśle, to są, można powiedzieć, rzeczy kosmetyczne w porównaniu do problemu. Jak dodaje, w kolejnych latach działo się niewiele, a problem się nie rozwiązał. Przede wszystkim nie widać pieniędzy, które powinny być na to skierowane i my o to apelujemy kilkakrotnie w ciągu roku. Organizujemy konferencję, która zawsze jest robiona w rocznicę wybuchu powodzi w Świniarach. Niestety od 16 roku na te spotkania nie przyjeżdżają decydenci. W 2015 roku mieliśmy jeszcze dość sporo przedstawicieli właśnie instytucji państwowych, które pokazały perspektywę, usłyszały czasem gorzką prawdę, ale przyniosło to efekt w postaci pieniędzy zainwestowanych w rzekę. Nie wydatkowano wtedy wszystkiego, ponieważ paradoksalnie stan wody wtedy był tak niski, że nie pozwolił na to, aby wszędzie pogłębiarki dopłynęły. Ale była akcja, była reakcja. W Słubicach co roku w maju odbywa się wspólne posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku oraz Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Płocku. Uczestniczą w nich mieszkańcy zagrożonych terenów, samorządowcy, ale niestety wielkimi nieobecnymi są przedstawiciele rządu, czyli osoby najbardziej decyzyjne. Podczas ostatniego spotkania w maju 2018 roku poseł Piotr Zgorzelski, w okresie powodzi był starostą płockim, podkreślił, że zdaje sobie sprawę, iż trauma tamtych strasznych dni pozostała w mieszkańcach do dzisiaj. Podkreślił, że dla wielu osób, szczególnie mieszkańców powiatu, byłoby znacznie korzystniej i bezpieczniej, gdyby zarząd zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie był w Płocku, a nie we Włocławku. Wanda Barbara Smorzewska, prezes Stowarzyszenia Obrońców Doliny i Łowsko-Dobrzykowskiej, dodała: nasze apele, prośby, pytania są zbywane. Pieniędzy na nasze bezpieczeństwo nie ma, a gwarantuje je nam Konstytucja RP. Po powodzi jeszcze były środki, a obecnie, mogę to szczerze powiedzieć, nasz
rząd sobie z nas kpi, podsumowała prezes stowarzyszenia. Dodajmy, na terenie powiatu puckiego działa system ostrzegania przed powodzią. To zadanie zrealizowane wspólnie przez samorząd powiatu oraz poszczególne gminy. Wszyscy zgodnie podkreślają, chcemy nad Wisłą czuć się bezpiecznie. Za dużo mówimy, za mało robimy, bo są plany rządowe, że Wisła ma być taką drugą Wenecją, natomiast już ileś lat minęło i na razie nic z tego nie wynika. My borykamy się z zagrożeniem powodziowym. Jeżeli serio nie podejdziemy do problemu, to te sytuacje będziemy co roku przegadywać i nic z tego nie wynika, a zagrożenie rośnie. Powiat odpowiedzialny jest za zarządzanie kryzysowe, czyli w chwili zbliżającego się zagrożenia lub w jego trakcie, ale robimy wszystko, by do tego problemu nie doszło, dodaje starosta. Dzisiaj ani nikt nie chce z nami rozmawiać, ani też nie pokazuje takiej perspektywy, no dobrze, w tym roku nie ma, ale za rok podejmiemy inicjatywę tego rodzaju, mamy już gdzieś tam, powiedzmy, przyrzeczenie chociażby jakichś środków, które będą skierowane, tego też nie widać. W związku z tym chcemy robić duży szum wokół problemu, ponieważ widocznie w inny sposób nie jesteśmy w stanie być skuteczni w tym, żeby z tą wiedzą dotrzeć. Wisła w zależności od panujących warunków osiąga często poziomy alarmowe. Na szczęście nie było aż tak dużego zagrożenia jak w 2010 roku. Tylko czy w dobie XXI wieku w tak ważnej sprawie mamy liczyć na szczęście?